tęsknęłam za kalendarzami. Zobaczcie, ile tego jest. Tyle nie udało mi się nagrać. I słuchajcie, jest to ostatni odcinek, gdzie otwieramy tanie kalendarze. Naprawdę jestem, utknęłam, muszę się odkopać. I pomyślałam sobie, tego jest naprawdę dużo. Pomyślałam sobie, że po prostu otworzymy wszystko, tak jak ostatnio z Pauliną otwierałam kalendarz w całości, to tutaj też tak zrobimy. Ja generalnie większość kosmetyków z kalendarzy i tak przeznaczam na szczytne cele, wysyłam do domów dziecka i po prostu to wszystko zbieramy pod koniec miesiąca, teraz pod koniec sezonu kalendarzowego, więc i tak nie będę ich używać, wiecie, paluszkiem. Po prostu chcę wam pokazać, jak kalendarz był zbudowany w środku. Wiadomo, że już większość z nas tych kalendarzy nie kupi, bo są wyprzedane, ale wiecie, tak po prostu, żebyśmy wiedzieli. W zeszłym roku też tak było, że rozrywałam ostatnie kalendarze. Także teraz zapraszam mojego pomocnika. Kto jest niby nie miał? Elfik mój. Chodź, a Elfiku. Ja nie mam uszy. Chodź, uszy, Elfiku. Uszy. Chodź, Elfiku, do mnie. Hej. Cześć, Elfiku. Cześć. Pomożesz mi? Co mam zrobić? Otwierać wszystkie kalendarze. Jak to? Bo tak wysuwamy? No, otwieramy całość. Musisz zedrzeć. Czekaj, ja pokażę. To wierzchnią warstwę. Ja pokażę tylko najpierw, jak wygląda. Pokażemy. Dobra, jak wygląda, a mówimy, tak? Jaki kalendarz? Pokaż. Nazywa się Body Collection It's the Season to Sparkle Luxury Toiletry Advent Calendar. Więc będą tutaj rzeczy do kąpieli, w środku przepiękny. Uwaga, otwieram. Kwiatowy i Darek mi wyjmie wnętrze z niego. Pokaż, jak wygląda zawartość. On no, taki ten basic. Basic. W tym momencie nie pamiętam, ile on kosztował, ale mamy tutaj kulę, mamy tutaj mydełka, bo mamy podobny kalendarz. Dużo jest produktów, tych raz, dwa, trzy, cztery. A wiesz, że to czasem używam, nie? No wiem, na wyjazdach. Czyli takie pierdółki mniej przydatne, powiedzmy, chociaż się wiem. No a reszta jest do kąpieli. Okej, powiem ci. Ile to kosztuje? Około 50 zł, nie pamiętam teraz, 50-60. Także to był pierwszy. Kolejny kalendarz jest Technik, Cosmetic Advent Calendar. Wygląda tak. Dobrze. Tak wygląda, jest to taki domek. Możemy go otworzyć tutaj od góry. Oczywiście jakbyście go otwierali okienko po okienku, no to z dwóch stron macie okienka, to jest bardzo fajne. A tutaj w całości to danie wyjmiesz. Zobaczymy, czy się uda. O, ładne. Dobra. Ten jest fajny. Tak wyciągniesz, o. Okej. Dobra, i tak wygląda, no już nie. Wypadają mi to. Nie, to waciki jakieś. Nie waciki, tylko te silikony. Zawartość jest taka jak w zeszłych latach, z tego co widzę. Kredki. Jakieś pojedyncze róże. Takie wiecie co, bardziej do zabawy. Taki właśnie. Tutaj co mnie zdziwiło, że paletka do brwi jest. Coś tam, jakiś balsam do ust, lakiery. To ładnie wygląda. Ten kalendarz jest ładny. No to jest z tych tańszych, wiadomo, że to nie będzie nie wiadomo jak luksusowych kosmetyków, ale takie do zabawy bardziej. Kolejny jest Smile. I Smile to jest niemiecka firma, Smile Cosmetics DE. I to jest ich właśnie wersja taniego kalendarza. Ten jest bardzo elegancki, z takimi gwiazdkami. No ale widzę już, że zawartość też podobna, czyli właśnie te tańsze szminki, tańsze lakiery, temperówka i tak dalej. Tutaj masz, o, odkurz i wyjmij z niego środek. O, wow. Pokaż. Zobacz, ile tych jest paletek, trzy paletki aż. Tak, są paletki. To są te, co były w kalendarzu Sunkist mniej więcej. Mamy zieloną, niebieską i różową paletkę. Troszkę akcesoriów, jak zwykle te takie, wiecie, pierdółki, kredki, lakiery. Produkty do ust, no i tutaj mamy te takie nieprzydatne zupełnie rzeczy. Tutaj są takie balsamy do ust, także widzicie, kolejny tani kalendarz. One są wszystkie bardzo podobne do siebie, tutaj nie ma co liczyć, że jeden będzie fajniejszy od drugiego, no raczej mają podobną zawartość z mojego doświadczenia. Kolejny jest As Cutie Pie, Miss Cutie Pie i to chyba będzie bardziej dla dzieci, albo nie wiem, czy on nie jest do paznokci. Cosmetic Advent Calendar. Paznokcie. Robiony też w Anglii, wiesz co, od dołu go. Aha, w ogóle też go otworzysz. Okej, okay, o Jezu, to jest słodkie, zobaczcie. Może wypadają. Wiem, tutaj zobaczcie, jakie słodkie są te do paznokci. No fajnie, cyfrotka jeszcze była. Fajne. O. Tak, i naprawdę dla dzieciaków wręcz. Ten bym powiedziała do zabawy dla takiej, wiecie, ośmiolatki. Nie, pięcio to może nie. Ale ośmiodziesięciolatki mogłaby się pobawić tymi kosmetykami, troszkę pomalować. Malutkie błyszczyki, malutkie lakiery, wszystko z serduszkami, także ten jest bardzo słodki. Fajne są to ozdoby do paznokci. Ten jest słodki, naprawdę. Słodka wersja tych kalendarzy. Kolejny jest Let It Fizz i to jest kalendarz marki tej samej, czekajcie, Technika. 12 rzeczy do kąpieli. Wegański produkt, no i tyle. I otwieramy. Zobaczymy, co tu jest, jak to pachnie. I Darek wyciąga wnętrze. Śnieżynka, ale ładna. Fajne formy są. Bardzo fajne formy. Tak wyglądają. Ładnie wszystko pachnie. Tutaj mamy nawet takie z brokatem.
Także tutaj mamy takie typowe kule do kąpieli. Przy używaniu takich kul pamiętajcie, żeby dodać coś tłustego do kąpieli, jakiś olejek, ja używam masła kąpielowego, bo to może wysuszać. Tak, niektóre wysuszają. Napiszcie w komentarzach, co to jest za kształt. Babeczka, góra babeczki. Albo kupa. Bardzo fajne gwiazdki, zobaczcie jakie fajne z brokatem. Ładnie wyglądają. Mhm. Ładnie mi się podoba to śnieżynka najfajniejsze. Śnieżynka? Bardzo fajny kalendarz. Kolejny kalendarz jest z Technik i nazywa się Keep Calma Llama. Tak się nazywa. I to też jest ten kąpielowy. Zobaczymy jaki jest w porównaniu do tamtego. Bardzo ładny design. Llama. No i tutaj mamy też chyba 12 rzeczy do kąpieli. O, może 24? Nie, więcej, nie mamy 12, więcej mamy. I tu chyba będą mniejsze po prostu bomby. Okej. Właśnie, spadają. Te duszka lecą. Powoli. O. I zawartość wygląda tak, są mniejsze bomby. Co uważam akurat, że to jest dobre, bo codziennie można sobie coś do kąpieli dodać. Powiem wam, że tylko te mydełka się tak średnio sprawdzają, no bo po prostu to jest mydło i ono w całej kąpieli go nie zużyjemy, tylko na kilka razy, więc albo ono idzie na mydelniczkę. No nie wiem, takie mydełko nie rozpuścimy w jednej kąpieli raczej. Ale tak, fajna zawartość. Uważam, że dobra. My mamy tą wersję, ten taki trójkąt. Właśnie moja córeczka używa. Więc tak też dzielimy sobie te bomby na mniejsze i fajny jest ten kalendarz. Tylko bardziej mi się podoba, jak są same bomby bez mydełek. Kolejny jest Cosmetic Advent Calendar z marki... Jaka to jest marka? Cheat Chat Makeup. Czyli to jest... To co? W7 chyba? Właśnie też takie tanie. O, znowu ta sama zawartość. Praktycznie jakaś gumka. To make-up inne, jest. Tak, inne troszeczkę zestawy kosmetyków, coś do ust, jakieś lakiery, pacynki jak zawsze. No podobne są te kalendarze, naklejki. Ja uważam, że on jest totalnie do nastolatek skierowany i to do takich, wiecie, bardzo młodych dziewczyn. Dobra, mamy Technik Winter Wonderland, który moim zdaniem już jest troszeczkę przeznaczony dla starszych, bo jest taki mniej szalony, taki jest bardziej elegancki. No tak jest przynajmniej pierwsze wrażenie tego kalendarza. Bardzo ładny, zobaczcie jak połyskuje, to jest taki las. Śliczny jest ten kalendarz, no i z tyłu mamy to, co możemy znaleźć mniej więcej, czyli coś do kąpieli. Także zobaczmy, co jest w środku. Ulala. I słuchajcie, co my tu mamy? Coś do kąpieli, jakiś pumex, jakieś myjki. Tutaj mamy hand nail cream, czyli takie coś, pomieszanie troszeczkę tego kalendarza takiego pielęgnacyjnego z kalendarzem kąpielowym. Myślę, że ja bym postawiła bardziej na kąpielowy niż na taki, no bo tutaj mamy duże rzeczy, które może nie użyjemy, nie wiem. To zależy, co wam się podoba. Tutaj też są w sumie niespodzianki. Na pewno do takiego kalendarza trzeba mieć wannę, bo te bomby i sole są przeznaczone do wanny. Mydełko też ładnie pachnie. Nie no, ładnie pachną te bomby. One są naprawdę, we wszystkich kalendarzach są podobne. Te nuty zapachowe i tak dalej. Uważam, że w porządku, chociaż najbardziej mi się podobał chyba ten duży z tymi wielkimi bombami. I zostały mi dwa kalendarze. Jeden jest paznokciowy, a drugi jest... Chyba nie, najpierw otwórzmy ten. To jest chyba Technik. Nie, W7, tylko Technik. Fajna ten była. Kwadratowy. Bardzo ładny, zobaczcie jak pięknie zaprojektowali w tym roku. Z góry tutaj też jest. Mhm. Z góry też. Otwiera się ze wszystkich stron ten kalendarz. Ten tak samo. Ten jest chyba pozytywny. Poczekaj, ale pokażę. Super. I tutaj jak otwieracie, to otwieracie z jednej strony, później z drugiej. My z Pauliną Pikaj otwierałyśmy w zeszłym roku właśnie te dwa lata temu, to jest właśnie tanie kalendarze w tej formie. Oryginalny bardzo, oryginalny tutaj. I ten też jest cały paznokciowy. Myślałam, że tylko tamten jest paznokciowy, ale co my tu mamy do paznokci? Jest takie super. Patyczki. Mamy tutaj wycinarkę do skórek, mamy tu top coat, mamy tutaj lakiery, ze wszystkich stron mamy lakiery i na dole mamy jeszcze te kryształki do zdobienia. Bardzo fajnie. Tutaj mamy separatory i bazę. Także myślę, że całkiem fajnie, jak ktoś lubi kombinować z paznokciami, mówię dla tych osób, co zaczynają, to jest w ogóle, to jest w ogóle fantastyczna sprawa, bo to się bardzo przyda, takie patyczki. Super sprawa. No. Mogę skonfiskować? Możesz. Darek odkłada na bok. I ostatni kalendarz jest taki. Bardzo ładny. I też jest Nail Care Advent Calendar, więc zobaczmy, jak wygląda ten, czy jest taki sam. Okej, mamy zawartość, tutaj mamy już inaczej to wygląda. Inne troszeczkę, inne trochę wnętrze. Tu mamy lakiery z każdej strony.
Tak jest, taka sama zawartość praktycznie. Może się lakiery odrobinę różnią, ale moim zdaniem są bardzo podobne. Co sądzę o tanich kosmetycznych kalendarzach? Słuchajcie, wiadomo, że nie będzie tu nie wiadomo jakich kosmetyków za 50, 60, 70 zł. To jest pewne, że żeby zrobić kalendarz, to sama ta forma jest droższa niż pewnie kosmetyki. Także jeżeli macie ochotę, żeby po prostu mieć doświadczenie z otwierania kalendarza. To jest to, o czym mówiłam ostatnio z Pauliną w filmie, że chcecie po prostu mieć to doświadczenie, że codziennie otwieracie, wyjmujecie sobie mały prezencik, to spoko. Jeżeli nie chcecie wydawać na kalendarz 200 zł, to spoko, możecie sobie kupić tańsze i wyjmować po małym okienku. To jest bardziej taka zabawa. Tu chodzi właśnie o to, że mamy to doświadczenie, tą zabawę. Tak jak mówiłam, te tańsze kalendarze są raczej dla młodszych osób, no chyba, że kąpielowy, to może być też dla kogoś starszego, ale po prostu, wiecie, dla kogoś, kto chce się pobawić lakierami, popróbować sobie porobić wzorki, tu akurat w tym przypadku, jeżeli chcę coś pokombinować z makijażem, pobawić się bardziej niż wychodzić tak na ulicę, wiadomo o co chodzi. Chodzi o dobrą zabawę, to ja uważam, że to jest idealna forma, właśnie taki tani kalendarz, nie wydajecie dużo kasy, a macie nadal to doświadczenie z otwierania codziennie jakiejś niespodzianki i to jest fajne. Ale nie liczcie tutaj, że będą nie wiadomo jakie kosmetyki, tutaj hitów nie znajdziecie raczej. No i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o tanie kalendarze. Jestem ciekawa, czy w przyszłym roku też będę je otwierać jakoś, nie wiem, co będzie za rok, nie wiem, czy będę jeszcze otwierać kalendarze. Dajcie znać, czy waszym zdaniem lepiej zainwestować w droższy kalendarz, czy fajnie jest właśnie wydać mało i codziennie sobie jakąś tam małą niespodziankę wyciągać. Także czekam na wasze komentarze, co o nich sądziście i który z nich waszym zdaniem był najfajniejszy. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym. Dzięki mojemu elfikowi, że mi pomagał. Buziaki, cześć.